Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Powracamy dzisiaj, słuchajcie, do wątku głównego. Idziemy na spotkanie z Keirą. Tutaj, tak jak mówiłam, porzuciłam na razie to zadanie po nitce do kłębka. Ono tak tutaj się nazywało. Bo na razie nie chcę zmieniać, że tak powiem, kontynentu. No, więc zajmijmy się tym. Przy okazji może szybciej uda nam się wbić jakiś poziom, nie? Bo na razie na tym 14 zadania nam się jako tako pokończyły. No, a ja się będę też i pewniej czuła z wyższym poziomem. Nie? Matko, co tam się dzieje? Widzieliście, ile tego dziadostwa tam się działo po lewej? Dobra, spotkajmy się z Keirą. Mam nadzieję, że cyckami znowu świecić nie będzie. Tu? To tu! I nawet jakiś... Jest! No, jesteś nareszcie. A, to ona jest alchemikiem, okej. Chciałbym wreszcie poznać tego tajemniczego elfa. Ciekawe, czy przypadniecie sobie do gustu. Nie zamierzam go prosić w kumy, tylko zapytać o Ciri. No chodź! No ja idę, tylko... Daj się przygotować, kobieto. Gwella Glam. Kota zarzuciłaś? No ja widzisz, ja magicznie będę rozpalała wszystko. I oczywiście też po drodze wszystko zbierała, nie? Dziki Gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... No to przypatrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Kto? Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się! Nie podoba mi się to wszystko. Nie martw się, mi też. Na dole jakieś dziadostwo siedzi. Czekaj, bo jedwabie zbieram. Gotowe, za mną. Idź przodem, idź. Nie, to tylko utopce. Ciekawe, gdzie Keira. A chyba nas telepło na dół, a nie powinno, co? Możecie wyliść? Halo, tuś, tuś. Dobra, dawaj go skuszy. Jak się tam schował? Dobra, mniejsza. Daj się na razie wypłyń. Teraz tam. Ale tak na dobrą sprawę czekajcie, bo wy tutaj nic nie widzicie, zresztą też nie. Muszę w końcu iść się wypróżnić, matko. Naszych pierdół nazbieram. Tak to się kończy. Dobra, to nie, to. Nie. To. Se podmienimy z tym. To jest chyba pod te wtedy. Tak. I sobie możemy płynąć. Jak zwykle pytanie, w którą mańkę iść. Dobra, na razie sobie tutaj pozaglądam. O. Tam hałasują. Nie znoszę mglaków. A, dobra. No i co, wlazłam tu, teraz idę tam. No na mapie to ja się nie dowiem. Tak na dobrą sprawę, czy ja dobrze poszłam. Dobra, najwyżej... Tu, czekajcie. Tu nic nie ma. Najwyżej potem jakoś da radę może wrócić, czy coś, czy to się łączy z sobą.
Dobra, tam też nic nie ma. Wiecie co, ja się teraz już cofnę. Mi się wydaje, że my byśmy weszli po prostu od lewej strony tego miejsca tamtego. O, jak ja bym poszła tędy. Teraz zobaczymy. Tak. Jesteśmy w tym samym miejscu, tylko nie z tej strony, co trzeba. Dobra, ja sobie jeszcze tylko sprawdzę, bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że Igni jest na Mglaka. Ale bym wzięła też, wiecie co, jakiś olej na niego. No, nie mówcie, że ja Mglaka nie mam. Gdzieś go musiałam... Jest Mglak. Trupojad, księżycowy pył. Kłen? No, dobra, no to dawaj na trupojady olej. Księżycowy pył podmienimy. Okej. Daj tu kłena. Zobaczę, czy ja w nich dam radę tam. Nie kuszą. Nie kuszą. Zaraz, chwila. Tu. To utopiec był właściwie, nie Mglak. Gdzie ja wcześniej Mglaka tu widziałam? Jest jeszcze pytanie, czy te pierdy są trujące? No to też w sumie istotne. Dobra, dawaj na razie wyrzuty z nich. Czekajcie, jak ja kiedyś robiłam Igni? Te, to było trujące i niefajne. Tutaj już chyba jesteśmy w miarę bezpieczni. Tam jeszcze jakiś potwór jeden został. No nie widzę, co to może być. Dobra, idziemy tędy. Czy my wychodzimy? Dobra, myśmy ten tu powinni być. Ona chyba jest gdzieś tam na dole, tam gdzieś się darła. Dobra, chodźmy na prawo. Już nie porzucę tej babity. Ja wiem, jakie ona ma zdolności portali robić, nie umi, jak widać. Weź to podpal. Ach, mnie zawsze ciągnie w te miejsca, gdzie... Gdzie nie powinnam iść. Szczury? Uspokój się, to tylko szczury. No typowa baba normalnie. Już nie przesadzaj! Czego ty się piłujesz? Przecież... Dobra, masz już pozabijane chyba wszystkie. Tam jeszcze jeden, no. Aj, przesadzasz. Patrz, jak wszystkie równo je użyłam. Wiem, wiem. Gdzie tu jest jeszcze to szczurze gniazdo jedno? Dasz radę tam wyżej? Aż tak się boisz szczuru? Mogła się anihilować jednym zakręcie. No właśnie. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować.
Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać. To tam na górę i na lewo. Muszę dowiedzieć się, co robi tu Dziki Gon. Przyszliśmy szukać elfiego maga, a nie walczyć z Gonem. Jeśli oni dopadną go pierwsi, raczej już z nim nie porozmawiamy, a poza tym... No, mów dalej. Czekaj, ty masz coś wspólnego z Dzikim Gonem. Chodzi o Ciri? Nie powiedziałeś mi o czymś, prawda? Chodźmy, to może ci powiem. Ty tak zawsze? Zaczynam współczuć Triss i Yennefer. No już dobrze, ruszajmy. Bella Glan. Dobra, nałożyła na nas kota. Spoko. Dobra, czekaj. Tu chcę grzyba jeszcze wziąć. Myśmy przyszli stąd, nie? Chodź, tutaj jest jeszcze jakaś droga. Zobaczymy. Wiecie, już coś czeka na nas. Tak, ja bym sobie teraz tak... No dlaczego? Dobra, za blisko jest mglak. Widzę, że tam jest mglak. Jeden? No, ja się spodziewałam ich więcej. Dobra, tu pozbierano jeszcze... Nie, tutaj nic nie ma. A co, ty idziesz z nami, czy nie idziesz? Rozmyśliłaś się? A, tutaj byśmy wyszli, dobra. To tutaj co ja chciałam i tak sprawdzić, no to okej. Okay. Ja już wiem, którędy do domu, tędy i na lewo, tak jak mówiłam. Serio, ja te ruiny mam zbadać? Nie, mnie... Nie, wyprowadza mnie z groty, no to dobra. To wyjdźmy. Myślałam, że może tutaj w tym miejscu, ale nie, kieruje mnie jednak do wyjścia. Gdzieś tutaj, dobra. Wiecie co, jesteśmy w miarę bezpiecznym miejscu, to ja teraz na pewno się tu kimnę. I zapiszę. Trzeba mi było tutaj eliksirki odnowić. Dobra. Ta została na dole, niech sobie tam siedzi. Nie, też mi tu pokazujesz, że na dole. Dobra, zaraz ja jeszcze się przejdę tędy. No właśnie. Dobrze było tutaj wejść. Czekajcie, od razu zobaczę sobie, czy mamy coś nowego w alchemii. Nic, tym razem nie było dane. Mutageny niebieskie. Zielonego kolejnego nie potrzebuję. W ekwipunku coś ciekawszego wpadło? Właśnie, tą kuszę chciałam zobaczyć. 24 poziom. Nie, dobra, na razie nie chcę. Trzeba iść się w końcu wysprzedawać. To co, ten jednak w tej jaskini? To jaskini mnie chyba do tego miejsca dziwnego kieruje tam. Dobra, zaraz sobie poganiamy, najwyżej się trochę pogubię. Skieruję tu. A tu jest jeszcze przejście. Dobra, ja tego przejścia nie zauważyłam. Więcej grzybów. O! No po polsku? Jaka projekcja? Coś w rodzaju czarodziejskiej skrzynki pocztowej.
Dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać, zanim trafi do adresata. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że Dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. Dobrze, będę eksplorowała i podążała. No i to sobie wszystko tutaj zgrabię, co tu dają, nie? O, na przykład pieprz. Nada się do jajecznicy. To wygląda jak stary elfi port. Pewnie tak docierali tu od strony wody. Ciekawe, kiedy to było. Nie mogłabyś jakieś światła włączyć tu? Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. O, upiora mamy! Nie to chciałam, chciałam igni akurat. Zemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać igni, od razu wypróbował je na tych... Kiepski pomysł. I co? Cóż, przeżył. A na młodych wiedźminach rany koją się szybko. Chodźmy. Weź, czekaj sobie tu. Ech. Tak, to było bardzo mądre z mojej strony. Chciałam skrzynkę z lnem. Zatańczmy. Oj. Irden. I daj mi olej na upiorą. To jest wampir, a upiory? No, wiedziałam, że na upiory też gdzieś mam. Ile tych upiorów tu się nagle produkowało? Dobra, już? Jeszcze nie. Dobra, to wiesz co, ja jestem tak bliżej ciebie. No to dalej walka trwa. Ja się chcę uleczyć. No dobra, ona sobie nieźle radzi, to ja sobie chwilę poczekam. No właśnie, w trakcie walki ja nie mogę. A się do mnie przyiwanił. Dobra, już. Już, tu chyba będzie bezpiecznie. Okej. Ocalałam, nie wiem jakim cudem, ale ocalałam. Dobra, teraz tak, bo ja bym sobie to po upiorach uzbierała wszystko. No to i mutageny i tak dalej. Tylko tak, ja muszę tu się rozglądać. Żeby mnie... Te całe pyły potem nie obtegowały, nie? Tu jeszcze coś leży? A bo one powracają, te pyły, dobra. Weź igni. Kiedy ja się nauczę rozumu? Dobra, tu już będzie bezpiecznie. Zjedzmy sobie chlebek. Nam tutaj zdrówko się odnowi. Mamy to założone na tym? Na postaci? Mamy, odnawia. No i bardzo dobrze. I niech się mi zdrówko odnawia. Idziesz? Chcesz mi pomóc, trochę mnie bronić, to... Wszystko na mojej głowie, jak zawsze. Jak tam woda, Geralt? Zimna. Bardzo orzeźwiająca. Żałuję, że się nie zdecydowałem. Dobra, ja tam widziałam symbol jaskółki, mnie bardziej skrzynki interesują, wiecie? Ja sobie je zbiorę. A potem się okaże, że ja i tak tędy będę mogła iść. Ale... Wolę skorzystać już teraz.
Ważne, że zdrowie mi się odnawia. Dobra, mam. Wracamy w tamtą mańkę do niej. No, halo, nie w tę mańkę, tu. A patrzcie, siadła sobie babita i czeka. Dobra, ja tę runę, o której ona mówiła, to ja ją widziałam gdzieś tu przed chwilą, w trakcie walki. O, tam jest skrzyneczka. O, dalej. Aha. Dobra, na górze niech się bawią. My na dole tu mamy swoje zabawy, prawda? Dobra, tak z dalsza. O. Czekajcie, jak ja tutaj gdzieś byłam przed chwilą. Na którejś ze ścian mi się wydaje, że ja to widziałam. To, o czym ona mówiła. Tu kto jeszcze nas czeka? O, tu to widziałam. Czyli dobrze idziemy. Mówisz? To jest. Cieszę, że ja wcześniej tam po skrzynki sobie zajrzałam. Nieprawda, mi się nigdzie nie śpieszy. Gdyby mi się śpieszyło, to tylko wątek główny w tej grze robiła. Idziesz? Chodź. Już! Nie, na co mi to ja tych grzybów, ale dobra. Jakieś znaki tu dla nas? Okej, okay, mamy kolejną tą. Patrz, wiadomość. Wygląda trochę jak tamten filar od projekcji Elfiego Maga. Aha. Zaista. Chodź, posłuchamy, co powie. Ziael, niforde sole seir ha. Heimsil Kelpi. Kelpi? Chodzi o tego potwora morskiego? Nie, Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Gwella Glan. Dobra, poszukamy. Tu coś masz. Morski potwór. Wygląda trochę jak Kejran. Geralt, co to jest? Kolejne zabezpieczenie, Sherlock. I co, ja mam się sama z sobą... Ała, bić! Upiory to są. Myślisz, że to taka psychologiczna gierka? Nie mam pojęcia. Zdarzyło ci się kiedyś coś takiego? No, prawie. Dawno temu jeden Doppler zmienił się. Nie ma nic wspólnego z Kelpi. Musisz jeszcze wszystkiego dotykać? Tak. Żebyś wiedziała, tak. Geralt, wszystko w porządku? Zaraz będzie, czekaj. Już mi lepiej. Już się naprawiłam, cicho. Gdzie ty tam polazłeś? Masz tam coś? No, musi być gdzieś na kolejnej ścianie, chodź. Przecież ja mam taką nadzieję, że na ścianie. No dobra, nie. Gdzie ty tam jesteś? Tam coś macasz, tak? Patrzę, czy tego rozwalić nie mogę, ale nie. Nie, tutaj to nie pójdzie. Tam jest, na dole. Czy ja mogę tam zespaść? A, no tu jest woda, widzicie? I tutaj jest ten koń. Rysunek konia. To pewnie wskazówka dla Ciri. A dla mnie skrzynka. Dobra, weź tutaj się do powietrz. Dobra, i płyniemy.
Mam nadzieję, że niedaleko, bo wiecie, że ja pod wodą zawsze presję czuję. Kelpi. Rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Geralt? Nie wiem, co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu! No wracam, wracam. Na skuśki, co? Nie obrazisz się. Zobacz, otwierają się! O! Chodźmy już. A ja Ardem chciałam to. No tak, już wiem, co wypaczyło mój teleport. To ten portal. A, to dlatego wylądowałem w gnieździe utopców. Ja tam twierdzę, że to są twoje umiejętności. W jednym kawałku. A potem wszyscy się dziwią, że nie lubię teleportów. Spróbujmy go uruchomić. To chyba jaskółka. Działało. Idziemy. To na pewno bezpieczne? Musi być, skoro elfi czarodziej przygotował to przejście dla Ciri. No chodź! Idź pierwsza. Może ty trafisz znowu do utopców. Bella Glan. Strasznie tu spokojnie. Haha, nie powiedziałabym. Widzisz, co tam stoi? Co to jest? Mam złe przeczucia. Zrealnie rozpoznano. Okej. Auć, auć, auć. Ała. Ale już po tobie. Aż, że groma użyłam. Jest to coś dla nas? No i po wszystkim. Wiedziałam, że sobie poradzimy. My? No dobra, pomogłaś trochę. Następnym razem nie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Chodź, kobito. Wszystkie skrzynie ja pookradam. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia. W różnych kwestiach. Aha. Myślę, że coś kolejnego się tu szykuje na nas. A co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? To zależy od niej. Tak coś wiedziałam, że tutaj coś nam czeka. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam. Dobra, idę najpierw tam. Nie znamy się na tyle. Bo jak tutaj jakiś portal mi zrobi, a ja chcę zobaczyć, co tutaj jest. Nie wiem. Co? Znowu masz jakieś przeczucia? Żebyś wiedział. A pięknie. Golem. Gargulec. Nie mam pojęcia, jak z gargulcem się walczy. Ała, ona to coś mi robi. Nie chcę. Patrzcie, też tak umiem. Dobra, umrzył. Dobrze, że tu przyszłam, bo tutaj jest, patrzcie, i skrzynka, i to jest tak jakby ostatnia komnata tu, nie? Dobra, tu już nic nie mamy. Ty se tam belluj. A, to tylko pochodnie, jakaś reszta. Dobra, idziemy już, gdzie mamy pójść. Aj, tu jednak tego kota. Z tym kotem jednak trochę lepiej widać. Tam jest teleport. Mówiłam, że będzie kolejny? Mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. Ej, nie przesadzaj. No, włączaj to. Kolejny symbol jaskółki. No, udało się. Chodźmy. A możemy pojechać w lesie albo na łące? Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. Czyli
teraz są daleko przed nami. Chodźmy. Gwella Glan. Dobra, powiem wam, że Dziki Gon ja bym ścigała. To na pewno już robota Dzikiego Gonu. W kolejnym odcinku. Strażników to zdecydowanie nie przyszli do tego elfa z towarzyską wizytą. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Chyba widocznie miała. Dobra, wiecie co, ja bym tutaj skończyła ten odcinek. Po pierwsze bym sobie jeszcze się uleczyła ze wszystkiego, co złe mnie tu spotkało. No i zapisz mi się. No i co, kontynuować tą przygodę będziemy w kolejnym odcinku. Ja się boję, że to zaraz ożyje. No i dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.